pierwszy wypełniacz do paczki już jest. Tak, mamusiu? Do kogo lecisz? Hmm? Kici, kici, kici. Matka, zajebisty jest ten karton, ja jego nie oddam. Także naturalne wypełnienie paczek z memicznego futrisia, co się wyczesze. To jako gratis jest dokładane do paciuśki, tak? Dzień dobry, witam w weekendowym vlogu. Emocje zaczęły powoli opadać po otwarciu kosmetycznego shopa! Kosmetyczny shop! To kosmetyczny shop! To kosmetyczny jest shop! To kosmetyczny shop! To kosmetyczny shop! To kosmetyczny jest shop! Więc moje drogie, po prostu ja pakując paczki, ręce mi drżały pakując pierwszą paczkę. Pierwsza paczka to było widać, że jest pierwsza paczka, bo tak trochę pokrzywo poszło po obklejenie, no ale dobra. Uff, najgorsze za mną i co? Więc mam nową kamerkę. Mam nadzieję, że to widać, że jakość nagrań będzie też lepsza, będzie odbiegająca od tego, co było. Właśnie testuję tą nową kamerę, ale już widzę, że ze światłem bardzo fajnie gra. Bo normalnie byłoby tak, że tu bym była ciemniejsza, a akwarium by się bardziej świeciło, więc takie bardziej techniczne sprawy. Zobaczymy, jak będę tą kamerkę ogarniać. To co? Czekajcie, pewnie jesteście ciekawe, jak wygląda akwarium, nie? Więc sprawdźmy możliwości tej kamerki przy okazji nagrywania zbiorników wodnych. No muszę przyznać, że ja na podglądzie widzę to wszystko całkiem fajnie. Słuchajcie, bojownik chce się rozmnażać. Widzicie tą pijankę, która tutaj jest? On robi gniazdko. I on by chciał samiczkę, ale ja nie chcę rozmnażać bojowników, bo no, nie jestem na to gotowa. Poza tym no, bojowniki są dość specyficzne. Tak, zazwyczaj jak tutaj jestem, to daję im jeść i one po prostu wiedzą, że jak do tego kącika człowiek się zbliża, to znaczy, że będzie jedzonko. Po prostu bojownik po tarle strasznie goni samiczkę, więc trzeba mu dać ze 3 samiczki, żeby on po prostu jakoś ta jego agresja się roznosiła. Ale po prostu ja tak, no szkoda by mi było, bo kiedyś miałam bojownika i miałam bojowniczki i widziałam, jakie to są agresywne ryby w stosunku do siebie. Więc wolałabym mieć inne akwarium i te bojowniczki odławiać, ewentualnie dawać je do innego zbiornika. Więc na razie nie jestem na to gotowa, także nie będę realizowała jego instynktów tacierzyńskich. Kto drapie tu nieładnie tę kanapę? Tosiu! Nie wolno, masz drapak. Tosiu, nie wolno. Kto jest takim niegrzecznym ciciusiem? Popatrz, jest nowa kamera. Ładnie wyglądasz w tej kamerze. Popatrz, kto jest taki zdegustowany, bo matka nie pozwoliła drapciać. Jezu, jakie ładne ujęcia wychodzą w tej kamerce. Cik, 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 cik. Oj, o Jezu, jaki piękny koci pysio. Ta kamera, którą nagrywam, to jest DJI Osmo Pocket i nawet się zastanawiałam, czy nie zrobić takiego testu tej kamery, bo to jest taka nowość. Czekajcie, ja też się jeszcze nią muszę trochę nauczyć obsługiwać. Za bardzo. Więc zastanawiałam się, czy nie zrobić jakiegoś testu recenzji Osmo Pocket, bo jest to totalnie in i wiem, że dużo osób szuka takich recenzji. I widziałam, że dużo recenzji jest, natomiast nie tworzą tych recenzji youtuberki beauty, a pod kątem ujęć beauty totalnie patrzy się inaczej na kamerę. Ja mam wrażenie, że jakby treści, które tworzą mężczyźni, są całkowicie inaczej sfokusowane na kwestii pokazywania swojej twarzy i fryzury, niż to, jak kobiety tworzą swoje kanały YouTube, a zwłaszcza kobiety, które tworzą beauty, którym zależy na pewnych specyficznych kadrach. Bliskie ujęcia, rozmazanie tła i wtedy po prostu to, co widać na twarzy, czy mi widać, że mi się ciastkowo podkłada na nosie i też czy na przykład deformuje twarz, czyli nosy się wydają takie wielkie, zwłaszcza wtedy, kiedy się w kącie bardziej nos daje, twarz jest zdeformowana, więc pod kątem takich technicznych kwestii myślałam, czy nie zrobić tego testu, ale z drugiej strony w sumie nie wiem, czy to by było oglądalne. Także zróbmy unboxing, ponieważ przyszły do mnie paczuszki. Jej, jak tu coś pięknie pachnie. Świeczuszka. OMG. Co za zapach. Rozpływam się. Kwiatowy. Ciepły. Taki uderzający do nosa, ale to taki parny jest zapach i taki pąsowy. Wow. Wow! Uwielbiam takie zapachy. Mogłabym mieć takie perfumy, takie dzienne perfumy dla osoby, która lubi pachnieć nie chcę powiedzieć dusząco, bo to nie o to chodzi, ale jeżeli lubicie takie troszkę zapachy, że jak idziecie i za wami się ciągnie taki ogon specyficzny, ale taki ciepły ogon, no ten zapaszek piękny, piękny. I co ja tutaj dostałam, bo ja w ogóle się nie spodziewałam paczki z Orientany, a coś do mnie przyszło. Przyszedł do mnie SPF 50 Color Free Anti-Aging krem z filtrem. Kremy z filtrem są totalnie spoko. Czy to jest krem z Reishi adaptogenem, serum naprawcze na dzień, noc, a także przyszło serum z retinolem właśnie z Orientany, także bardzo uprzejmie dziękuję, no z całą pewnością zwrócę na te kosmetyki uwagę, no bo Orientana jest świetną marką, w ogóle wy na live się mnie pytałyście, czy ja tu jeszcze widzę jakieś próbeczki, o jak mi miło. Chętnie przetestuję, chętnie zobaczę. O, w tym mój ulubiony balsam do ciała, właśnie ochronny SPF 50 Orientany jest najlepszy, jest the best. W ogóle dostawałam od Was pytania, czy Orientana pojawi się na kosmetycznym shopie. Słuchajcie, ja nie mówię nie. Wszystko powoli, powolutku będziemy ofertę rozwijać. Już dzisiaj złożyliśmy zamówienie na pierwsze produkty do ciała, więc powoli w kosmetycznym shopie będą się też produkty do ciała pojawiać. No rozwijamy się. Rozwijamy się jak sraj taśma po prostu. Rolling, nie? Dobra. Akurat mistrzem otwierania paczek to ja nigdy nie byłam. Właśnie wczoraj coś tam pakowaliśmy, coś tam robiliśmy w związku z kosmetycznym shopem na magazynie i Adrian się mi mówi, żebym jedną paczkę otworzyła. Ja ją tak otworzyłam, że więcej już mnie nie prosił, żebym ja cokolwiek otwierała. Ojeju. For Organic. Seria dla kobiet w ciąży. Nie, żeby to była jakaś sugestia, absolutnie nie. Natomiast ja Wam robiłam film z przeglądem kosmetyków rossmanowskich i tam Wam wspominałam, że ta seria dla kobiet w ciąży, no po prostu ona wizualnie bardzo mi się podoba, bardzo ładnie się prezentuje, zwróciłam z tego względu przede wszystkim na nią uwagę, no ale też nie ukrywam, że od czasu do czasu dostaję pytania, że nie wiem, jakaś dziewczyna do mnie pisze, jestem w ciąży i czy mogłabyś mi polecić jakieś produkty, więc myślę, że to jest też fajny moment, skoro dostałam te produkty, że może coś więcej powiemy sobie o pielęgnacji kobiet w ciąży. Ja wiem, że są u mnie tego typu materiały, natomiast są osoby, które potrzebują przypomnienia, być może właśnie też zwrócenia uwagi na to, co nowego, fajnego jest dostępne w ofercie kosmetycznej. Także myślę, że to bym jakoś wykorzystała, ale w ogóle jestem bardzo ciekawa tego płynu do higieny intymnej. Skład ma super, właśnie w ogóle ja z For Organic jestem totalnie zakochana w ich preparatach do higieny intymnej. Totalnie zwojowały moją łazienkę. Tak, niczym nie pachnie, więc super. Bardzo taka delikatna opcja. I ten olejek, ja jestem go bardzo ciekawa, czy on właśnie pachnie. Ma wygładzać, wzmacniać elastyczność skóry. Jaki on ma zapaszek? Czy on w ogóle czymkolwiek pachnie? Jakiś dodatek perfumu ma i taki lekki chyba zapaszek ma. O, ale bardzo delikatny. Nie jest to nic duszącego. Słuchajcie, ja tutaj niucham sobie ten właśnie olejek, a bardziej i tak wyczuwam świeczkę, która stoi kawał ode mnie, więc bardzo delikatny, nie narzucający się. Sądzę, że fajna opcja. Kobiety w ciąży czasami mają bardzo wrażliwe nosy i też jest to istotne, żeby nie miały zbyt przytłaczających zapachów, bo potrafi się to im dawać mocno we znaki, więc taka delikatna nuta perfumowa uważam, że bardzo jest ok, bardzo fajna. Także okej, będę myślała, jak Wam film skomponować, coś ciekawego, żeby Wam opowiedzieć. Mamy nowych mieszkańców akwarium. Są to dwie samiczki Molinezji. Samczyk wczoraj się bardzo cieszył. Pływał za tymi samiczkami, więc zobaczymy, czy będzie ikra. już się dość gęsto robi w tym akwarium. Już więcej rybek nie będziemy dokupywać. Co to za uszki tu za mną są? Idziesz tu do matki, tak? Co ty, matka, robisz? Jak mogłyście zobaczyć, była u mnie w studiu gościni osoba, której śmiem sądzić, że nie spotkałyście w internetowym świecie, ponieważ Nikola nie jest osobą ani z branży beauty, wręcz przeciwnie, naprawdę zajmuje się życiowo takimi rzeczami, że to absolutnie nie jest branża beauty, ale to się wszystkiego dowiecie z wywiadu. I Nikola nie jest też żadną influencerką. To jest osoba, która, myślę, że być może niektóre z Was mogą się z nią utożsamiać. Jako po prostu taka osoba, która sobie żyje, zajmuje się swoimi rzeczami, jest ambitna, ale jednocześnie ma coś do powiedzenia w tej branży beauty. I dlatego zależało mi na tym, żeby zaprosić ją do studia i oddać jej głos, żeby ona mogła Wam opowiedzieć swoją historię, swoje przemyślenia, trudne doświadczenia, które miała, więc jestem ciekawa też, jak Wy ten wywiad odbierzecie. I kto wie, może by z tego powstała jakaś seria. Zobaczymy, na razie czekajcie na wywiad. A co to jest za memuś? Co to jest za pimpuś, bebiudełko? Matka, bo Ty tutaj siedzisz, gadasz i ja nie mogę spać. Jestem oburzona Twoim zachowaniem. Hierarchia w tym mieszkaniu istnieje. Idź, człowiek, zobacz, czy Cię przy miseczce nie ma, czy miseczka czasem nie jest pusta. Słuchajcie, odkryłam w tej kamerze funkcję, której mi brakowało w poprzedniej wersji, czyli możliwość zbliżeń, zoomowania, oddalania. Wow, cieszę się na tą kamerkę i na nadchodzące vlogmasy. Słuchajcie, zamówiliśmy specjalną taką walizeczkę z różnymi testerami, na przykład zawartości różnych mikro-makroelementów w wodzie, odpowiedniej wartości pH, czy nie ma za dużo dwutlenku węgla albo za mało, po to, żeby i rybkom się dobrze żyło i po to, żeby roślinki ładnie się rozwijały i też ładnie wybarwiały, więc no, akwarystyka wciąga. I chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć na temat kosmetycznego shopa, ponieważ stale rozwijamy ten sklep, powoli, malutkimi krokami, ale rozwijamy. I biorąc pod uwagę Wasze sugestie, kosmetyki na kosmetycznym shopie od teraz mają adnotację odnośnie wartości pH. Zawsze Wam zwracam na to uwagę, że pH kosmetyków jest ważne w kontekście zwłaszcza takich skór, którym ciężko coś dobrać. Jeżeli macie takie wrażenie, że wszystko używałyście i wciąż jest coś nie tak, pewnym czynnikiem, na który też warto zwracać uwagę, jest pH, a mało firm mówi o tym wprost, jakie są wartości pH z tych kosmetyków, które ma, więc ciężko jest się też w tym połapać, że być może dany kosmetyk nie odpowiada, bo jego pH jest nieodpowiednie. Zachęcam też zwracać baczną uwagę na wartość pH osoby o skórach bardzo wrażliwych, suchych, ponieważ odpowiednia wartość pH to odpowiednia synteza ceramidów na skórka, ale też skór trądzikowych, ponieważ odpowiednia wartość pH skóry to odpowiednio wytworzony mikrobiom, a nasze symbiotyczne bakterie, które z nami współpracują, zapobiegają namnażaniu się tych bakterii chorobotwórczych, które na przykład wywołują zmiany trądzikowe. Więc uważam, że to jest taki czynnik, na który naprawdę fajnie jest sobie zwracać uwagę i być świadomym, jaka jest wartość pH stosowanych kosmetyków. I wiecie, jakieś tam moje domowe pomiary pH, ja Wam o tym wspominam, pokazuję, informuję, Ale oczywiście, żeby było rzetelnie, napisałam do wszystkich producentów, żeby mi poprosiłam, żeby podali wartości pH swoich kosmetyków i ci producenci, którzy mi odpisali, a tak naprawdę na razie tylko jedna firma mi nie odpisała, poza tym cała oferta kosmetyków, które są na kosmetycznym shopie, mają już adnotację na temat wartości pH. Do tej firmy, która jeszcze mi nie odpisała, to jeszcze się tam przypomnę, bo może nie odczytali mojej wiadomości, także jest to kwestia taka jakby trochę na świeżo, ale tak, biorąc pod uwagę Wasze sugestie, czy kosmetyki na kosmetycznym shopie mają odpowiednią wartość pH? Tak, mają i jak coś, to macie też adnotację odnośnie tej wartości pH. Czy w przyszłości wszystkie będą mieć odpowiednie wartości pH? No już teraz w tym momencie na przykład jeden kosmetyk kwasowy z racji tego, że ma być taki silnie działający, ma troszkę niższą wartość pH, ale po prostu to jest kwestia tego, że ten kosmetyk musi mieć niższe pH, by móc działać. I to też nie jest kosmetyk do stosowania codziennego, tylko na przykład raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Więc po prostu myślę, że to jest rzetelne, żeby wartość pH była opisana i same też podejmiecie decyzję, czy taka wartość pH to jest to coś, co chcecie wykorzystywać, chcecie stosować, czy może niekoniecznie. Także to się pojawiło i również pytałyście się mnie, czy toniki mają substancje powierzchniowo-czynne, czy nie mają. Oczywiście, że ciężko by mi było otworzyć sklep bez jakiejś gamy toników bez substancji powierzchniowo-czynnych, więc większość obecnie toników na kosmetycznym shopie nie ma substancji powierzchniowo-czynnych, ale też będą się pojawiać te z substancjami powierzchniowo-czynnymi, no bo tu kwestia tego, żeby każdy mógł sobie dobrać to, jaki preparat lubi najbardziej, więc przy tonikach również jest dodatkowa adnotacja, czy zawiera bądź nie zawiera tych substancji powierzchniowo-czynnych. No i powoli zaczynamy rozwijać segment ciało. Właśnie wczoraj przyszły do nas pierwsze zamówione kosmetyki Juana do ciała, tam jest peeling, tam jest taki balsam ujędrniający, będzie testowany, bo powiem Wam, jak ja sobie chodzę na basen i czasami nagrywam te swoje treningi i patrzę na swoje uda, myślę, matko, taka galareta, jak się chodzi, to tak tego nie widać, ale jak się jest w wodzie i to tam tak częsie się wszystko, więc no, balsamik ujędrniający bardzo spoko i też już zaczęłam testować krem do rąk z Juany i też jeszcze pianka do higieny intymnej przyszła. Krem do rąk po prostu jedwab zamiast skóry. Super konsystencja, piękny zapach, taki porzeczkowy, nieoczywisty, owocowy, ale nie w taki dziecinny sposób, tylko taki naprawdę elegancki, więc powiem Wam, taki czuć tę taką kwasowość tej porzeczki, ale jednocześnie on nie jest nachalny, chociaż jest całkiem fajnie wyczuwalny. No i to, jak się wchłania, jaką super zostawia taką gładkość tej skóry, taką jedwabistość, no rewelka. Także testuję, no bo oczywiście, słuchajcie, ja chcę to, co Wam będę pokazywać na kosmetycznym shopie, żeby miało fajny skład, żeby to były dobre kosmetyki, wysokie stężenia substancji aktywnych, więc wpadajcie na kosmetyczny shop, sprawdzajcie, autopromocja, hashtag autopromocja, a tymczasem, cóż, ja już się powoli z Wami żegnam i najwyższa pora szykować się na vlogmaski, które będą już za tydzień, więc obserwujcie, jeżeli lubicie takie treści. Ja już się zastanawiam, co Wam chcę pokazać we vlogmaskach, co się dzieje, co warto byłoby Wam pokazać, ale przede wszystkim pierwsze, od czego zaczniemy, najważniejsze, dekorowanie domu. I akurat nie ma pogody, ten tydzień ma być bardzo mocno deszczowy, a potrzebowałabym umyć okna, nie? Ale wiecie, jak to jest, także do zobaczenia, cześć!